Cześć wszystkim, witam was w 90. odcinku z Shake, co nam jest w drugim świecie 13. Mam dzisiaj 11 sierpnia, godzina 24.14 i już się zagalopowałem niestety z wartą, więc została już wcześniej przede mnie odebrana, jednak może je zobaczyć po stanie złota. Nie za bardzo dużo go zebrałem od poprzedniego tygodnia. Mam zaledwie 135 milionów. Trochę te przedmioty zaczynają powoli drożeć, bardziej niż wcześniej. Dlatego też na przykład kupuję naszyjnik za 2 miliony, a nie kiedyś za pół miliona. Tak mi się wydaje, nie wiem w sumie jaka cena jest. No 2 miliony. Co to jest za wysyp fotonów? Dobra, może potem do tego przyjdę. Fajnie, że jest weekend doświadczenia. W takim razie sobie odbierzemy w końcu z naszego wielkiego czasu nasze świetne doświadczenie, z których tych punktów chyba się już ponad 500 uzbierało. I widzę, że chyba w końcu naprawili z tą banderą. Walcz w rochach 5 razy. No właściwie to powiem wam, że to nie naprawili. Nie wiem, czy to tak miało być, ale z tego co zauważyłem, jeżeli w piątek na przykład nie zrobicie jakiegoś zadania, to zadanie będzie za wami chodzić i przez sobotę, i przez niedzielę. Więc tak, mam misję, żeby walczyć w rochach 5 razy. Plan był taki, że zawalczę sobie w tornadzie. No i pewnie porobimy trochę w strefę mroku, to pewnie tych 5 walk się uzbiera. Także z tym zadaniem nie będzie żadnego problemu. Nie robiłem go wczoraj z jednego przyczyn. No bo raczej wolę nie marnować grzybów, czy coś takiego, na takie rzeczy. Że i tak bym wolał walki pokazać na filmie, a nie kurczę poza filmem. Kiedyś to było inaczej. Na samym początku robiłem tyle tych logów, że sam właściwie nie wiedziałem, ile ich robię. Całe szczęście te czasy już minęły i mogę spokojnie się zająć lochami dopiero na filmie i nie ma z tym żadnego problemu. Dobra, ale o co chodzi z tymi potionami? Aż dwa pod wytrzymałość takie duże i jeden średniejszy. To ten średniejszy sobie odbijemy. Działa do dzisiaj, do 9.15. Ok, czyli to oznacza 8 godzin. Całe szczęście, przez chwilę myślałem, że 8 minut, rany. To by było dosyć mało czasu na to, co dzisiaj pomyślałem do zrobienia. Dobra, przedłużamy już sobie to 3 dni. I teraz już w ogóle nie powinno być problemu. Wątpię i tak, żebym nagrywał aż kurczę 9 godzin. No ale teraz przynajmniej mam pewność, że nawet jeżeli by tyle wyszedł odcinek, to i tak wystarczy, by mi potion jeszcze na dłużej. No i tak będę musiał coś dokupić, aż dwa przedmioty. To mi się tak średnio podoba, jak wiecie. Nie lubię dokupywać przedmiotów, bo wtedy więcej złota oczywiście się marnuje. Wciąż nie do końca wiem, czy mi się faktycznie opłaca kupować te przedmioty dla kowala, czy nie. Jeden przedmiot jest warty, nie wiem, z 2 miliony, a oddaję go za 20 parę kryształów. Z jednej strony wydaje mi się, że jest to opłacalne, ale z drugiej nie wiem do końca, ponieważ na początku, kiedy się ulepsza przedmioty, to faktycznie dosyć mało tych kryształów leci. Ale z czasem, jeżeli chce się ulepszyć przedmiot na przykład razy 7 czy 8, no to już tych kryształków leci bardzo dużo. To już się bardziej zbiera pod te bardziej kosztowne rzeczy, te pojedyncze przedmioty. No i akord jeszcze buty dostanę, świetnie. Przez ten tydzień udało mi się poziom wbić, także mam 319. Niedługo będzie 320. Co nie zmieni prawie nic, ale będę mógł trochę ulepszyć ziomków w wieży. Ulepszymy sobie może właśnie ich teraz. O ten jeden poziom. Potem rozwinę sobie siłę zapewne. Czy wytrzymałość bardziej, jak myślicie? No bo powiedzmy, że wytrzymałości mam nieco mniej. Dobra. Teraz możemy przejść do poczty, bo oczywiście potrzebowałem najpierw rozwinąć statystyki przed pocztą. DMX Play 07 staty, ocenisz staty. Mogę ocenić. Statystyki w porównaniu do innych osób chyba wyglądają w porządku. Ile masz podstawy? 867. Tutaj gościu ma jakieś 1000. No to tu akurat mało złota wydajesz, więc niezbyt dobrze. Nie wiem, jak to oceniać, kiedy właściwie nie masz wytrzymałości, ale z wytrzymałością też raczej w porządku lecisz. W szczęście
niepotrzebnie tak dużo zdaje statystyk w siłę i inteligencję, tak samo bym powiedział. A poza tym chyba wszystko w porządku. Najważniejsze, żebyś w tą zręczność więcej ładował. Nie wiem, czemu ten wytrzymałeś. Pododawałeś tak sporo w porównaniu do zręczności. Do wyrównywania statystyk raczej się opłacają klejnoty różne czy przedmioty, a nie wydawanie złota. Złoto to wydawaj wszystko w jedną statystykę tylko. No chyba, że masz tak jak ja w tej chwili. No dobra, ja mam porówno, prawie. Mam więcej podstawy wytrzymałości niż siły, no ale patrz. To poniekąd dlatego, że tutaj mam przedmiot pod siłę, dwa razy klejnot pod siłę. No i zresztą wojownik powinien się rozwijać porówno, a jednak swedowca bardziej powinien się skupić na zręczności. Co zresztą widać, że robisz, więc w porządku. Matik kłamie, niech skończy gry. No temu gościowi już odpowiadałem, więc dla was to jest niezbyt istotna wiadomość. Znaczy, parę osób z naszej gildii przez jakiś czas będzie nieaktywna, ale nie będziemy ich wywalać oczywiście, ponieważ są usprawiedliwieni. Jak widzicie, jest parę wolnych miejsc, także kto by chciał, to może dojść. Zapraszam, jak najbardziej. Zatokujmy sobie portal. Wariatnik z 350 poziomem stanowi dla naszej gildii chyba największe wyzwanie od wielu scen. Tak mi się wydaje. Przynajmniej ja tutaj mu jeszcze nie zadałem powyżej 26 milionów chyba ani razu. No, aż taki ciężki jest ten gość. Teraz zadałem, no patrz, 19 milionów tylko. Dosyć mało. No i patrzcie, strefa mroku razy 9. No tak łatwe do domyślenia, myślę, że zrobiłem kolejne 10 poziomów tornada. Właściwie to 9. 10 postanowiłem zostawić z pewnej przyczyny na film, co zaraz zresztą zobaczycie za jakiś czas. No albowiem tutaj 300 poziom tornada się nam ujawił. No i pomyślałem, że skoro to jest taka pełna liczba, no to zrobię ten poziom już na filmie. Nie mam pojęcia, czy dostanę za to jakikolwiek epic, za to, że jest pełna liczba. Fajnie by było, ale sądząc po tym, co dostawałem z tornada od samego początku, to no, może być ciężko z tym, albo mogę na przykład dostać epic dopiero na 320 poziomie. Takie dziwne rzeczy też się zdarzały. Na przykład kurczę buty epickie na 40 poziomie tornada znikąd. Dosyć zabawna rzecz. W twierdzy chyba nic ciekawego nie zaszło, chociaż nie wiem w sumie. Nie pamiętam, co wcześniej ulepszałem. W każdym razie teraz gildia łuczników się ulepsza na 14 poziom. Ponieważ wydałem sobie na salę rycerską na 19 poziom dosyć sporo surowców i miałem ulepszenia chyba tylko na wieżę magów i gildii łuczników właśnie. Ciekawe, że one były dosyć tanie. Nie wiem w sumie czemu. No ale surowców mi wystarczyło, więc to jest akurat w porządku, jak mi się wydaje. Poatakujmy sobie troszeczkę, ponieważ pomyślałem, że jak już nasz władca podziemi jest wystarczający, żeby tutaj wykonać każdego osobnika. No to postanowiłem pobawić się w ulepszanie troli i zobaczymy, ile te trole faktycznie dadzą. Dopiero tydzień się w to bawię, także nie są oni ulepszeni jakoś specjalnie. I też nie wiem, czy będę akurat się bardzo skupiał na ulepszeniu ich, a nie najpierw na przykład właśnie ekstratora czy władcy na maxa, ponieważ to bym chciał szybciej zrobić. No bo pomyślę o czymś takim, że ulepszę sobie troll na maxa i już nie będę w stanie zobaczyć, jak wygląda podczas walki sam władca, tam ostatnie poziomy. No i teraz można ulepszyć trolle. Co nie zmieniło prawie nic, ponieważ dalej mają bardzo słabe statystyki. Zaledwie 3000, gdzie władca ma 65 tysięcy. Ale myślę, że czasem się rozwiną. No, zobaczymy zresztą w przyszłości. Teraz myślę, że czas najlepszy, żeby zatokować portal. Zdjąłem gościowi zaledwie 47%. No, właściwie to więcej. 57%, bo teraz mi się zwróciło 10%. Na początku z nim szło dosyć słabo, to znaczy nie zdawałem mu zbyt dużo obrażeń. Potem z jakiegoś powodu moja postać zaczęła mu kosić więcej niż 10%, stanowczo więcej.
Nie wiem, czy akurat w tym wypadku też się uda ten zdjąć. Jak na razie chyba nie przekroczyliśmy nawet 50%, to moja postać już ledwo żyje. To co, nie zdejmę nawet 10%? Chyba. Chociaż? Jeszcze jest szansa. O, kryzys 9 milionów. Będzie? 54 pewnie, nie? 42. Dobra, 11%. To nie tak źle. Jest nawet w porządku. Na przemian, portal gildii, kurczę, portal do piekieł. Nie wiem, czy nie zrezygnuję z zapisywania wszystkich walk, to znaczy... Jeżeli dosyć długo będziemy walić ten jeden portal, no to... Niedługo mi tu miejsca zabraknie, więc... Mam nadzieję, że się nie obrazicie, jeżeli... W pewnym momencie pozbędę się na przykład... Połowy portalu gildijnego. Portalu do piekieł na pewno się nie pozbędę, ponieważ zapisuję akurat takie walki, które wiem, że chcę pokazać. No chyba, że zobaczę, że się nie opłaca, na przykład pewnych kilku dni zrobię 30%, a potem przez parę dni nie będę w stanie nic zrobić i wtedy wróci do 100%, to wtedy usunę wszystkie walki. Powiedzmy, że mniej więcej tak będę planował zrobić. A jeszcze tutaj ostatnia wiadomość o otworzeniu jakiegoś tam nowego świata, który mnie oczywiście nie interesuje. No i teraz możemy przejść chyba do walk z Tornadem. Od 291 do 299. Przez to, że dosyć sporo zwlekałem z tymi walkami, nie wiem, czy przypadkiem od ostatniego tornadu nie minęło nawet kilka scen z portalu gildynego. Także oczywiście dosyć sporo procentów wpadło do obrażeń, jak i do wytrzymałości z portalu indywidualnego. No i dlatego też tutaj przeciwnicy nie stawiają z żadnego zagrożenia na mojej postaci. Mogę wam śmiało powiedzieć, że nie przegrałem chyba ani jednego. Ani jednej potyczki. Ani jednego ataku nie przegrałem. Mimo już, no patrzcie, 19 tysięcy zręczności miał ten przeciwnik. I tak nie miałem z nim większych problemów. Wszystko przez procenty. Tutaj pewnie jakaś 290x-owa walka. Oczywiście nie patrzę, jak zazwyczaj. No i jeszcze 4 walki, czyli 296 zapewne. Ponad wcześniak. Ostatnio gubiłem w portalu, ale już mi się udało go pokonać. Zapewne to, że ten całe tornado zawiera aż 1000 przeciwników. Przy czym gdyby policzyć wszystkie możliwości doboru przeciwników, to chyba przynajmniej raz każdy się powtórzy. A wydaje mi się, że więcej razy. Bo oprócz samych przeciwników i z portalu i takich z areny, z lochów, to no mamy jeszcze te pupile. To tam nieco zwiększają ten pułap. ósma walka. Królewna Gałka, ją też dosyć dawno chyba pokonaliśmy w wieży. Nawet nie pamiętam. Ona chyba była jednym z tych przeciwników, które tak robiłem masowo w wieży. Że tak kilka poziomów pod rząd mi się udawało co chwilę z łatwizną. I 299 poziom Tornada Nocny Dzień Mroku. Który też nie stanowi dla mnie żadnego problemu. Chociaż na początku dosyć sporo unikał. Ale potem dostał krytyka 11 milionów, potem 13 milionów dostał krytyka. I jeszcze 17. To jest sporo obrażenia dostawał z tych krytów, mimo iż był zwiadowcą. Tutaj też mamy... A nie, tutaj mamy akurat maga, przepraszam. Już takie wielkie krytyki nie śmigały. 6 pozycji do przodu, ładnie. 428. Nie wiem, czy się poprawiliśmy względem poprzedniego tygodnia. Wiem, że moja maksymalna ranga to była chyba... Znaczy pozycja to była 400 około 20... No 20. Ale w zeszłym tygodniu chyba miałem nieco wyższą. To znaczy nieco niższą. W sensie 400 chyba około 30 miałem. No to jest nieistotne, dopóki nie wbiję tego top 400, to nie ma na to co raczej patrzeć. Dobra, zaatakowałem już tu portal.
no to można przejść do 300 poziomu Tornada. Tutaj opis jest zawsze taki sam. No i udało się. Rzecz jasna. I nawet wiadomość pokazała nam w czasie gildyjnym, że zrobiłem taką krótką liczbę. Ciekawe, czy Epic poleci faktycznie, czy nie. No, jeszcze z dwa ciosy. Poleciał Epic, ale niestety na szczęście. Szkoda. Ale przynajmniej wiadomo, że jakiś epik faktycznie można dostać za okrągłą liczbę Tornada. I pewnie wrzucałem już klejnot, także tego epika niestety nie będę mógł wziąć, wrzucić od razu. Nie wiem, czy będę chciał. 60, 500. Dobra, będę chciał. Muszę tak patrzeć trochę bardziej pod kątem tego WZ-a, ponieważ nie chcę mieć znowu sytuacji, żebym nie mógł na przykład samymi klejnotami wypełnić do 100%. To było strasznie głupie. I teraz się zastanawiam. Zrobiliśmy jeden poziom Tornada i chyba zaliczyło nam misję w 1/5. No tak jak zazwyczaj. Tak jak powinno być. No, a miałem sobie właśnie ten wehikuł czasu odebrać. Dobra, zobaczmy. 100 milionów i... Zresztą to nam wszystko pokaże. Widzieliście, nawet mi nie zabrało wszystkiego, chyba zabrało zaledwie 250 punktów, albo 240. Nie, mieliśmy 560, a skończyliśmy na 350. Czyli chyba mniej niż 200? Ze 190 około? Dobra, nie będę tego oczywiście wszystkiego przeglądał, bo bardzo sporo walk. Ale za to wszystko zyskaliśmy 13 milionów złota i aż 54 miliony złota. Wow. Sporo całkiem. Zwłaszcza doświadczenia, dosyć sporo. Nie więcej niż z lochów, co dostajemy. Za ukończenie poziomów kolejnych, ale i tak. Całkiem porządna suma. No i odbierzmy sobie resztę znowu. Pominę od razu znowu 57 milionów. Zbydacze 250. Nawet więcej złota nieco. No i jeszcze raz odbierzmy. I już nieco mniej z tego doświadczenia. Poleciliśmy chyba aż jedną siódmą paska około, tak mi się wydaje. Sporawo. Dobra, więcej wytrzymałości potrzebuję. No i teraz możemy spróbować cyrk. Nie mam zaś pojęcia, że w ogóle coś w tym cyrku pójdzie. No jednak ostatnio tutaj w strefie mroku nawet nie, chyba nie najgorzej nam szło. Więc tutaj z kolejnymi poziomami też nie powinno być problemu większego. No zobaczymy. Cyrk grozy poziom 10. Nie, poziom pierwszy z 10 dopiero. Napięcnowany ciężkimi przygodami wspominasz swe beztroskie dzieciństwo. Nagle słyszysz dobiegającą z dala wesołą muzyką. Zmarszczka zmartwień na chwilę znika z twojego czoła. Cóż to może być? Cyrk zjechał do miasta. Pan Clown Down. O, no dobra, został pokonany przez trzech z naszych pomocników. Nie, czyli będą proste walki. Nie chciałbym marnować za bardzo grzybów, choć mam aż 54 na plus, co mi się podoba. Ale bym chciał mieć jeszcze więcej na plusie. Tak właśnie na początku planowałem, żeby mieć te 50 na plus minimum. No, zobaczymy jak będzie szło. Jeszcze nie mówiłem wam, ale do ostatniego odcinka bym chciał zrobić całą wieżę. A z odcinkiem tym 90 zostaje mi zaledwie 3 tygodnie na to, żeby zrobić więcej poziomów wieży. A te poziomy wieży nie są zbyt proste. I co teraz? Czy ja się w ogóle wyrobię? Z tą wieżą? Może być ciężko, kurczę. No chyba, że tutaj ze strefy mroku dostanę jakieś fajne przedmioty. 600... O, fajna broń. Bardzo fajna broń. Zobaczcie różnicę, kurna, w obrażeniach.
Z 1 700 000 na 230. Wow. I zastanawiam się, czy wsadzić. Dobra, wsadzam na inteligencję. Kurde. Idę ulepszyć jeszcze tą broń, żebym nie zapomniał przypadkiem. Dwukrotnie. Wow. Świetnie. Mamy lepszą broń dla maga. I ze starą już nic nie zrobimy. Kowal może ją przyjąć kiedyś tam. I to wszystko. Hej, no to jak będę dostawał takie epiki fajne dla moich pomagierów, to może wieża nie będzie taka trudna. No powiedzmy, że przeczekam jeszcze z tą wieżą. Na przykład dopóki będę jeszcze dawał radę sobie ze strefą mroku. Choć nie wiem, czy ten cyrk w ogóle uda się zrobić do samego końca. I tu nie mówię o tym odcinku, bo to jest oczywiste, że się nie uda. Przez to, że nie będę marnował grzybów aż 10. Ale ogólnie nie wiem, czy uda się tak na przykład, czy w przyszłym, czy za dwa odcinki zrobić do 10 poziomu. Może być to ciężkie. Cyrk grozy poziom 2 z 10. Clown nigdy nie był twoim ulubionym punktem programu, ale następna atrakcja zdaje się być jeszcze bardziej nieprzyjemna. Jakiś chojrak uzbrojony w ostre noże zapowiada, że zademonstruje swoje wątpliwe umiejętności. Kryj się. I czy to jest ten poziom, kiedy już nie możemy nic więcej zrobić? Kurczę, no mam nadzieję, że nie. Ten nożownik jest zwiadowcą, czyli będzie unikał naszych ciosów. Wojownik nie ma mu szans prawie nic zrobić. Dobra, co zrobi mag z lepszą różdżką? O, fajnie, 10 milionów. No i zginął po jednym czasie, kuźwa mać. Ale miał taki potencjał wielki. I nie przeżył. O, ładnie zrobił 107 milionów. Kurczę, ten cwaniak sporo unika. Jeszcze il wali obrażeń. Dobra, ale mi aż tak dużo nie wali. Jeżeli nie będzie zbyt dużo unikał, to powinno się udać go położyć. No dawaj, dawaj. No ja oczywiście nic nie blokuję, no bo po co? Po co moja postać miałaby blokować cokolwiek? Nie udało się. I co teraz? Próbować wieżę? No bo spróbujmy wieżę w takim razie. Nie pamiętam, jak szło z tym wysunę smokiem ostatnim. Nie wiem, czy w ogóle go atakowałem chociaż raz. Chyba może jedna próba była. Zapewne właśnie zjada resztki jakiegoś samozwańczego pogromcy. To wasza szansa, wesoły smok. No i on poszedł. W jakiś sposób. No to dobrze. Jedna wieża na plus. Kurczę, ale jakie małe obrażenia przyjmuje ten przeciwnik na siebie. To jest aż trochę żart, że mój wojownik tak max 2,5 miliona mu bije. Aż nie wiem, czy będę chciał próbować kolejny poziom wieży robić po tym. 3 miliony. Strasznie ciężki przeciwnik. Dobra, teraz mag pokazuje wszystko, na co go stać. I na razie bez krytyka. No chociaż jeden. 8 milionów. No minus 79 tysięcy miał. Kurczę, mógł jeszcze jeden cios zadać, szkoda. Chyba już jednak wolałbym próbować cyrk drugi raz niż wieżę. Patrząc na to, ile moi pomocnicy tutaj robią. Dobra, już mój zwiadowca zbił poniżej 50 milionów, więc spora szansa jest i tak, żeby zwyciężyć. Co z tego znaczy, czy już od dawna widać, że to udało mi się zrobić. I moim pomocnikom. Kurde, ale te obrażenia, patrzcie. O, 3 miliony. Długaśne te walki w wieży. Chyba najdłuższy w całej grze. I jeszcze jeden cios. I dostałem buty bez soketa. Na szczęście! Poważnie, takie buty? One mi bardziej przypominają inaczej statystyki.
Ach, kurczę, no. No i zadośmietnika pójdą chyba. O, jednak Kowal chce za nie klejnoty. No dobra. Czy tam kryształy. No to mu damy, jak będzie chciał. Tak bardzo. Teraz ja zastanawiam, czy robić kolejny poziom wieży, próbować, czy tą strefę mroku. Bo mógłbym jeszcze jedną zrobić. A nie, zrobię dwa. Bo tutaj ukończono 3 na 5. No z jednej strony chciałbym zrobić w końcu jakieś takie zadania na filmie. No ale to bez względu na wszystko, spróbujmy to z tą wieżą. Wieża poziom 94 z stół w odróżnieniu od swojego brata Stasia był cwany i opatentował fryzurę afro. Jaś straszydło. I udało się go zrobić, wow! Mimo już miałeś ponad 17 tysięcy siły. Jakoś poszedł. O dziwo. Kurczę, liczyłbym na jakiś taki epik naprawdę z prawdziwego zdarzenia. Co z tego, że prawie nie mam klejnotów, żeby niemiło pchać te przedmioty. No, wojownik nawet 1/4 nie zrobił. To mi się nie podoba. O, ale mak tutaj ładnie całkiem nadrobił. Prawie same krytyki. To 1/4 zrobił nawet. No bo teraz tylko ważne, żeby nam zjechała Kunegunda poniżej 60 milionów. Bo tyle moja postać jest nawet w stanie zrobić. A im więcej, tym lepiej tylko. 51 milionów. No to raczej powinno się udać. Że to nie jest tylko fejkowa wiadomość od kolegi jakiegoś. Tylko faktycznie powiadomienie o wygranej. No. No patrzcie, nawet całkiem nieźle idzie. Ach, 526 milionów. Znaczy tych tysięcy. O, super. Na 3 cechy? Na 3 cechy dla zrobiście. Jest tak świetnie. To jest tak świetnie. Patrzcie na różnicę obrażeń. W sumie nie tak duża. Ja akurat mam duży ten klejnot. Kozacko. Dobra, ulepszę trochę ten epik. Z dwa razy. Powinno wystarczyć. I masz tu klejnot. No i ładnie, 1600 000 obrażeń. A tą broń pewnie będę mógł do Kowala wrzucić za jakąś tam wartość. No a to jeszcze długa droga. Ale no to jak już robimy tą wieżę, no to spróbujmy z tą kolejną. Z tym kolejnym piętrem. Nie wiem, czy to się uda, ale zawsze można spróbować. W końcu już nam tylko 6 poziomów zostało do ostatniego. Ciekawe, co powie namiotacz ognia babuni. Na pewno rozpłynie się w jej namiętnościach. Dziadzie mróz. Udało się go zrobić. Świetnie. Pewnie nowa broń zwiadowcy tutaj zaważyła mocno. Zaraz się zresztą ukaże. Zwiadowca w lochach ma tak naprawdę największy potencjał. Bo jeżeli mamy wystarczająco szczęście, żeby on aż tak dużo unikał, to można zrobić wszystko. Dlatego zwiadowcy i tam ci asesyni, czy jak to nam się tam zwali zabójcy, mają największe powodzenie w lochach. Bo po prostu mają największe szczęście. Znaczy, mają największe prawdopodobieństwo, aby gra akurat im tak wylosowała, żeby dany poziom ukończyli. No, jak nowa broń ładnie się sprawuje. Dzięki niej nawet zwiadowca całkiem sporo unika. I że niby ja zdjąłem 66 milionów, połowę zdrowia tego przeciwnika? Czy to jest w ogóle możliwe? Zaraz się przekonamy. Na razie idą same krytyki.
Więc zabawnie całkiem. Czy to był już szósty krytyk pod rząd? Co z tego, że mam 50% na krytyka? Moja postać wali mi jak szalona czasami. I jeszcze parę ciosów. Blokuje nawet z czasem. No było blisko do przegranej. I oczywiście co? Broń lezedowcy, której w ogóle nie założę. No jak tutaj się popisali. Patrzcie, nawet nasz Xin zdał zaledwie 22 miliony. Nasz tutaj kozak, który zazwyczaj dosyć sporo robił, zadał zaledwie 22 miliony. Gdzie wcześniej robił takie porąbane obrażenia, jak na przykład 80 milionów. To jest niestety taki pech. Dobra, zapiszę sobie tą wieżę. No i akurat powinniśmy mieć tą miejsce zaliczoną, tak mi się wydaje. Nie? Co? Walcz w rochach 5 razy. Ukończone 3 na 5. Czy ta miejsce jest zepsuta trochę? Chyba ogarniam. Chyba rozumiem. Czy to nie liczy wieży w ogóle? Kończony 3 na 5. Raz próbowałem robić. Znaczy raz zrobiłem tornado, raz zrobiłem cyrk i drugi raz próbowałem zrobić cyrk. Aha. I gra postanowiła nie liczyć moich zmagań z wieżą. Dobra, to spróbujmy z nożownikiem. Od razu ukończony. Czasami się opłaca tak, żeby trochę powydawać. Co z tego, że pewnie klejnotu nie będę miał na ten epik, jeżeli będzie jakiś dobry. Kurde, tutaj mak... Nie, wojownik nie zrobił nic prawie. Ło, mak, 16 minut. I zwiadowca ze swoją nową bronią wszystko zrobiła. No i tak właśnie powinno wyglądać walka w lochach. Że ja w ogóle nie muszę się męczyć swoją postacią. Kurde, czemu bez soketa? Naprawdę, no. Ale beznadzieja. A obrażenia? Patrzcie, ale obrażenia wskakują wyższe. To jest zabawne. Ale punkty zdrowia ubolewają. Gdyby tylko miał soketa, to bym go wziął. A może mój wojownik tutaj? Zwierzy? Będzie go chciał? Może? No, wojownik zwierzy go sobie przyjmie. Dobra. To go sobie trzymaj w takim razie. Bez sokada, bo bez sokada. No niestety. Zdarzy się. I wbiłem 320 poziom. No dobra. I zaliczył mi? Tak, czyli wieży nie liczy w ogóle. No to świetnie. No to nawet nie będę tu próbował kolejnego poziomu wieży, bo to bez sensu. Spróbujmy ostatni raz tutaj ze strefą mroku po prostu. Cyrk grozy poziom 3 z 10. Ledwo udało ci się uniknąć ostrze nożownika, a już pałęta ci się pod nogami kolejna gwiazda tej rewii. Ależ on słodki, coś ci jednak nie gra w tym gniewnym spojrzeniu karłowatego. O, udało się. Dobra, no mam nadzieję, że przynajmniej przedmiot będzie jakiś fajny. Na przykład warte tego, że wydają grzyby na to wszystko. Dobra, wojownik całkiem ładnie poczynił. Połowę zdrowia prawie. I nawet smak przeżył dwa ciosy. Jestem nożownikiem, to nie miałem szczęścia za bardzo na początku, chyba. I oczywiście przedmiot bez soketa. Bo po co mi w ogóle miejsce na soket? Przecież to nic nie daje. Czy mag przyjmie? Chyba nie przyjmie.
No niestety w ogóle mu się ten przedmiot nie przydał. A szkoda. Teraz ma tylko większe zapierdzie w ekwipunku, po prostu świetnie. Coś mi się wydaje, że raczej nie będę ruszał za bardzo tornada na przyszły tydzień. Przez to tylko ile tutaj miałem tych śmieci, bo to można tylko nazwać śmieciami chyba. Naprawdę przydałyby mi się klejnoty i będę ich kopał więcej, żeby tylko mieć znowu na inteligencję i na zręczność. Więc mój ekwipunek będzie się cały czas śmiecał, zaśmiecał, zaśmiecał i tak bez końca. Świetnie po prostu. No już przegrałem walkę. Wiesz? To sobie zapiszę w takim razie. Aż 3 razy strefa mroku. A, bo wcześniej tej nie zapisałem. Dobra. Lustereczko to jest chyba... Tak, tornado. A oto dosyć proste walki. Tak akurat mi się ułożyły. Czy będę mógł coś tu zaatakować? Niestety nie. Dobra, czyli została nam już tylko ostatnia rzecz. Ostatnia, najostatniejsza ze wszystkich. Po 35 minutach zabawy. Kolejna wyprawa gildyjna. 55. Wiecie, zadajcie mi moment. Bo po prostu muszę coś sprawdzić. Nie chcę palnąć głupstwa przypadkiem. Wydaje mi się, że pokazywałem już tą wyprawę gildii, ale po prostu musiałem się upewnić. Dobra. No to w takim razie chodźmy na to. Ognista furia kontra... Kontra kto? Kontra pokraszna zdrówka. 55 lochy gildyjne z 150. Na start oczywiście ci słabsi odpadną. A potem przyjdzie nieco silniejszy kolega. I z kolei z drugiej sekcji odpadną po kolei potworki. Teraz kiedy mamy wyprawę gildii, no to oczywiście można poruszyć jakiś temat interesujący na pewno. A interesującym tematem jest na dzisiaj to, że nie wiem co dalej zrobić. Mam strasznie duży problem z internetem w ostatnich miesiącach. Dlatego nie jestem do końca pewien, czy będę w stanie codziennie film wysyłać. O streamach to w ogóle możecie zapomnieć, jeżeli nie ogarnę czegoś lepszego. Mam w tej chwili podpisaną umowę z jedną siecią, ale zastanawiam się nad podpisaniem umowy z drugą siecią i mieć 2 internety. Nie wiem, czy to w ogóle wypali. Fajnie by było, jakby jednak druga sieć okazała się znowu... Znaczy, nie. Żeby nie okazało się znowu jakimś takim kanciarzem, że tak powiem. W takim sensie, że niestety plus przeze mnie nienawidzony nakłada na mnie limit, kiedy tylko przekroczę 150 GB. Świetnie, prawda? Co z tego, że chcę trochę filmów wysyłać czy porobić streamów? Jeżeli wykorzystam 150 GB, to od razu mnie obcinają łącze do bardzo, bardzo, bardzo słabego i słabej prędkości. No ale jaki ma sens użalanie się? Ja się dlatego postanowiłem trochę poszukać i znalazłem jedną inną sieć. Jeszcze na razie nie będę może mówił jaką, ponieważ nie jest to zbyt może interesujące. W każdym razie jest to jedna z sieci, która zbierała też tam wysokie noty na jakichś tam rankingach. Która też się niby reklamuje, że ma bez limitu. No tylko, że właśnie ja się trochę obawiam, że ten limit może być i dlatego na początku sobie wezmę na próbę i spróbuję w ciągu 3 dni wykorzystać 200 giga. Wiem, że jestem w stanie to zrobić. To może być dosyć dla niektórych mało wyobrażalne, żeby wykorzystać aż 200 giga w ciągu 3 dni. Ale powiem wam, że jest to możliwe. Jeżeli faktycznie nie okłamują z tym bezlimiciem, no to nie powinni mi obniżyć prędkości, jeżeli u nich też przekroczy tam dostateczny transfer. Tylko ten faktyczny, prawdziwy, a nie ten udawany. Chociaż z tego tam patrzyłem,
Ich oferty bardziej nie kręciły się wokół ilości danych, tylko bardziej prędkości. Co też może bardziej oznaczać, że może faktycznie tego limitu nie będzie. No taką bym miał nadzieję. Ale wszystko może się niestety okazać również coś niezbyt dla mnie miłego. No to się jeszcze wszystko przetestuję. Mam nadzieję, że będę miał jeszcze okazję w te wakacje to przetestować. Bo w roku szkolnym może być ciężko, niestety. Ale poza tym, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, no to jeszcze na następne półtora tygodnia. No jeżeli będą niektórzy zainteresowani bardziej innymi filmami, no to jeszcze na 2 tygodnie mi jak najbardziej starczy filmów. Jednak za około tydzień świeżaki się skończą, to znaczy znowu będzie reupload GTA kolejnych części. I tak jestem zadowolony, że już ponad połowę ich chyba opublikowałem, jeśli dobrze pamiętam. No więc dużo ich nie zostało. Potem już tylko pewnie jest filmy z Odyserfa zostaną z tych starych. No jeszcze tam na Halloween, jedna rzecz. A poza tym trzeba będzie już nagrywać same świeże rzeczy. Już nie będzie żadnych starych filmów do opublikowania. Prawie. Z jednej strony się cieszę, ponieważ chciałem bardzo opublikować te filmy, które nie wiem po co nagrałem wcześniej. A z drugiej nie będę miał już nic takiego, co bym mógł faktycznie od razu wrzucić w razie czego, gdybym nie mógł danego dnia nic nagrać. Chciałbym uniknąć sytuacji, kiedy nie wrzuciłem w ogóle filmu danego dnia. A dzisiaj na przykład taka sytuacja miała miejsce, że zapomniałem wrzucić o 21:00 to, co miałem wrzucić. Ale nie szkodzi. To się wrzuci najwyżej jutro. Mówię o filmie z Odysyfa oczywiście. To jest zabawne, bo jednego dnia zapomnę o tym, żeby wrzucić film o 21:00, a innego dnia zapomnę o tym, żeby wrzucić film o 15:00. Przy czym film o 15:00 jest trochę ważniejszy, ponieważ jednak wymagał ode mnie trochę więcej poświęcenia czasu. Jutro to będę miał wysyłania. Mogę wam zdradzić, że mam aż chyba, no można to policzyć, 7 plus 2 plus 2 z 11 i razem z 6 12 filmów będę miał tu do wrzucenia. I do wszystkich będę musiał zrobić oddzielny opis, tytuł, miniaturki. No to będzie świetna zabawa na cały dzień. No ale oczywiście Szeks pójdzie jako pierwszy z okazji soboty. No ale jeżeli wszystko pójdzie dobrze z internetem, no jak mi się to wydaje, że powinno pójść, no to tych filmów powinno nie zabraknąć nigdy. No jak będzie, to zobaczymy jeszcze wszyscy. Też niedługo możecie się spodziewać postu na Facebooku odnośnie właśnie też internetu, ponieważ raczej nie wszyscy oglądają Shakesa, a na fanpage nie wiem, może nawet mniej osób wchodzi. Ale czuję się jednak zobowiązany, żeby poinformować o tym też osoby, które tego Shakesa nie oglądają. Szkoda, że dalej nie mam dostępu, kurczę, do tych biuletynów YouTube'owych, które teraz sobie, kurczę, nazywają wpisami. Kiedyś to były biuletyny i można było normalnie je wpisywać, każdy miał tą możliwość, a teraz istnieją wpisy, do których ma dostęp, kurczę, tylko ci tacy tam najwięksi, nawet jak, kurczę, nie korzystają z nich w ogóle niektórzy. Albo korzystają w bezsensowny sposób. Wyobraźcie sobie na przykład, że znam takiego jednego gościa, który wpisy wykorzystuje tylko po to, żeby powiadomić drugi raz o swoim jakimś filmie, który wrzucił. Po co? Skoro przecież to jest YouTube i jeżeli ktoś ma u kogoś powiadomienie, to nie potrzebuje widzieć drugi raz wpisu o tym, że jest film, skoro wcześniej dostał powiadomienie o tym filmie. Brak logiki. To znaczy, to już chyba raczej zależy od tej osoby, czy chce faktycznie tak zaśmiecać komuś dział z subskrypcjami. Ja sam bym wpisów korzystał do publikowania tych samych treści, co publikuję na Facebooku. Czyli po prostu informacji jakichś, takich naprawdę ważnych jednak. Zapewne też jest opcja, że można robić ankiety w tych wpisach i to też by mi się przydało całkiem. Ale do tego oczywiście też nie mam dostępu. Ponieważ powody różne, nie wiadomo jakie.
będziemy wiedzieć, od kiedy można sobie odblokować możliwość pisania wpisów. Jak na razie dostają je już chyba nawet osoby, które mają około 10 tysięcy subskrypcji, więc zniża się ten pułap coraz bardziej. No może w końcu kiedyś dojdzie do tych 300, czyli do tego, który ja za chwilę będę miał. No wydaje mi się, że jak już wbiję 300 subskrypcji, jeżeli no źle w ogóle, kiedykolwiek, no to już powinien być ten pułap obniżony do tego progu. Ale to się okaże. Białek! Ten gość już chyba nowy na naszej gildii, coś mi się wydaje. Ale nikomu to nie przeszkadza. Im więcej osób, tym lepiej. No i na nim się jeszcze walka nie skończy. No, w sumie jak można się już domyśleć, będę osobą, która skończy tę wyprawę. Następną oczywiście przygotujemy sobie na jutro, czyli na sobotę, 11 sierpnia. Nie wiem, czy uda się ją zrobić, ponieważ aktywność troszkę zmalała przez wakacje. No, ale wciąż ani Fanti, ani Xino, ani Polisfer nie walczyli. No i też może Michał się zgłosi. Może nie będzie tak źle. No i w ogóle Xin zaczął grać, co mnie ciekawi bardzo mocno. On miał przecież w skrócie po niemiecku napisane, że będzie nieaktywny przez sierpień, a jednak wszedł, sami widzieliście, zaatakował portal. I tutaj poszła walka właśnie. O! Akurat bitwa gildii. Kontra Critical Haze. No to raczej prostsiutka. Może nie? O kurde, aż się boję. Niby mamy 3 na 4. Uuuu! Jak my to przegramy, to będzie wielka lipa. Ty widzieliście? Miałem 18 minut na minusie. Przerąbane. Dobra, Fanti, wygraj to. No bez jaj. No bez jaj, jakie ty krytyki walisz, typie? My to przegramy, no bez jaj. O kuźwa, ale było blisko, ja nie mogę. Walka z Critical Haze i było tak blisko do przegranej. Wow. No poważnie. Mniej 7, mniej 7, mniej 27, mniej 14. Zapraszam do gildii, jak najwięcej osób. Naprawdę wasza pomoc się przyda. W takich ciężkich czasach, jakimi są wakacje. Nie, ale poważnie, niektóre z tych osób w ogóle... Ted? Tego gościa w życiu nie kojarzyłem z naszej gildii. Chyba wszedł i od razu skończył grę, ale Jimmy się mi nie wiem czemu skończył. Ach, wakacje. Ciekawe, czy na wrześniu się ustabilizuje trochę ta sytuacja. Trochę się obawiam, że może być różnie. Kuźwa, ale jak? Critical Haze, kiedy oni nawet wypraw 50 nie mają ukończonych. Zabawnie, naprawdę. No ale mamy 20 pozycję cały czas, więc fajnie. No, zaatakuję sobie jeszcze ostatni raz z jakimś klantem. Będzie wygranko, czy będzie przegranko? No niestety przegrana. Ale nie złego. A, 418 pozycja. Przez niecałą godzinę udało mi się wbić kilka pozycji do przodu. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Liczę, że będziecie oglądać kolejne. Na razie.